Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i kontynuujemy naszą przygodę panem Alvaro Vasquezem. Spróbujemy przekroczyć rzekę. Zobaczymy, jak się to uda tym razem. Co z tobą mogę zrobić? Przenieść się do innego. Wild-eyed and shouting, Cervantes called to Vasquez as the peons carried him off. Grasping Vasquez's arm like a drowning man. He raved that they must follow the Red Star. Diego shook his head sadly. Zacharias merely raised an eyebrow. Okay, David O'Connor pushed us. Never forget the raw conviction in the Inquisitor's eyes. So, dwie krucice, muszkiet. I to. Let's go. Walka, powiadacie, na sam początek. Powstrzymać ludzi dla fortuny do momentu, gdy traf trafienia zostaną załadowane. Niesamowite. Ciekawe, czy fakt, że odesłałem Odonala, coś zmieni. As the peons began loading the rafts, La Fortuna's men attacked. Okej. Okay. Powstrzymać ludzi do momentu, gdy... Okej, 6, 8. Wylecz się za pomocą środków. Gdzie to są środki medyczne? Tu? Tu jest jeden, a tu jest drugi aż. Wow. No tak, trzeba nie zmienić pozycji i tak, bo są generalnie strasznie dupne. Połowiczne osłony tylko i wyłącznie z tego, co widzę. Pójdźmy frontem. Vasquez to jest zakurwiator, jeżeli chodzi o bieganie. O, są i oponenci. Gdzieś. Daleko. Jak daleko, to spoko. Dawaj tu. To będzie połowiczne chyba. No wolę pełną, szczerze mówiąc. Chodź w otwarte. Chodź, rozstrzelam zaraz gościu. No, niestety szczęście poszło. ...59, 59, 40. Wal. Bang! Diego. Senior za 3. Może nie być tak łatwo. No dawaj, spróbuj tędy. Pieprznistego. Okej, okay, a z pistoletu? Bez sensu. Wal. Okej, okay, jeden w dół. Tu? Masz widok na niego? Masz. Przywal mu. Bang. Przemocarny jest ten muszkiet. Tu jest jeden typunio. Na górze i sieknął. Teraz już nie. Tam jest jeszcze jeden. Drugi. Teraz przekminimy, jak ja się tu muszę poruszać. Tędy zapraszam. Z pistoletu jakie masz szanse na trafienia? Spróbuj pieprznąć. Oj, niedobrze. Jakie masz szanse na strzał? 4-9. Przeładuj się. I łupnij. Dobra, jeden problem mniej.
z Vasquez tu. Niestety strasznie wydupna osłona. Tak się chyba odsłonię, nie? Spróbuj tu. Dużo ich słychać, co? Okej, ten będzie flankował chyba. No to wygląda. Jeden jest tam, drugi jest tu. Jeden jest tu. Trochę daleko, co? Pudło. Jaką masz szansę na trafienie? A jakiś rykoszet serdeczny? O. Walnij. Ej, wisty z rykoszet, uwielbiam to. Przeładuj śrutówę. Chyba, że masz drugi strzał jakiś sensowny jeszcze. Nie, nie masz. Śrutówkę przeładuj w takim razie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz Vasquez. Śrutówkę wolę, żebyś przeładował. Weź Vasqueza jeszcze, zmień mu broń na pistolet. Teraz ty, dżentelmenie mój. Jak się tu wbija, tamtędy dopiero. Może być osłonięty dosyć mocno. Tędy jesteś w stanie przejść? Musimy się naokoło gnać. Ale to ma sens, po części. Jeszcze nie, on się schowa zaraz. Dobra, ryzyk fizyk. Dawaj tędy. Przeładuj ten muszkiet pieprzony. No i ty. Jaką masz szansę na strzał? 49. Przeładuj pieprz. Może trafisz. Pudło. Chętnie bym te środki medyczne zdobył. Co tu kryć? Oj, oj, oj. Za jeden. Dobra, pełna osłona. Spoko. Plus 60 do szczęścia teraz. Pobij tu. Przywal mu w głupi ryj może. Dobrze. The medical supplies were already depleted. Pierdolni. Tutaj był jeden typek gdzieś. Oj, zabolało. Dwóch. Oj, to też zaboli. Oj, dobra. Huh. Trzech aż tutaj. Podbij tu. Dużo was. Do kąta. Dobra, walnij no. O, za jeden nawet trafiłeś. No i biegnij tu. Dobra. Otwarte. Most of the supplies were loaded.
They can make a run for it now or try to hold the enemies off, giving the peons time to load absolutely everything. Mhm. Dokąd możesz najdalej zwiać? Tutaj? A ty? Dawaj tu. Diego. Dawaj tu. Będzie ich trzeba strzelać jeszcze trochę. Dawaj tu. A z drugiej broni? 49, teraz ty. Dawaj tu. Jaką masz szansę na trafienie? 71. Wal. Jeden mniej. Jaką masz szansę z tego? 49. Przeładuj, walnij. Pierdolnie. Pięknie. Jeszcze jeden, niedobrze. Przez zasłony przynajmniej. Provisions were loaded. It was time to leave. Jeszcze pytanie, czy wszyscy zdążą zwiać? Zdąży, teraz ty. Dawaj. Bytkę. Wytrzymaliśmy wszystko, wyleczyliśmy się dwa razy. Ja jestem jak najbardziej okej. Okay. Jestem zadowolony z tej misji. Wróciłeś do mnie. O, widzicie? Torba lekarska. Teraz zobaczymy tylko, jak to działa wszystko. Lekcje żywotności, to ja wiem, jak działa. Możemy to wyrzucić. Torba lekarska. O! No to też jest ok. Rzućmy okiem na karty jeszcze. Okej, kiedy stajesz w mroku, jesteś niewidzialny. I tu jest jeszcze... Wymień punkty życia. Coś jestem w stanie jakiś układ zrobić. Ani to street. Tu mogę dwójkę teoretycznie skręcić. Mam musiał złoty pocisk połączyć z rykoszetem. Co znowu nie jest głupie. Dajmy Alvarowi tego. Nie masz nic. Transfuzja. A wrzuć tu. Dobra, masz parę chociaż, no to już coś. Krucica, alkohol. A wrzuć. Najwyżej na łapę. Dobra, osada. Stan zdrowia ludzi. Uleczmy. Dobra. Stan zdrowia grupy. Dużo sztuk prowiantu. Polowanie. Grupa. Dobra, trochę prowiantu przynieśli. Jeszcze raz zróbmy polowanie. Jeszcze raz grupą. Senior ma broczącą ranę. Jak mocna jest brocząca rana dla seniora? Nie. Trzeba uleczyć gościa. Stan zdrowia grupy. O, Connell. Trochę jestem w dupie z prowiantem. O Jezus Maria, nie chciałem tego. Grupy. Dobra. To był senior. Polowanie. Grupa. Dobra, 49 prowiantu. Fajnie. Zwiadowcy. Północ. Stary fort, ok. Wyjście. Teraz tak, brzeg rzeki to byłem. Palcówka.
A żartuję oczywiście. Kupiec lasu, zobaczmy. Towar. To jest zajebiste, plus 2 do obrażeń. Myślę, czy tego nie kupić. Szczerze. Poczekajcie, coś mi naszło. Jaką ty masz broń? A, nie masz. Tobie to trzeba dać. Pasz wioskę. Przyłączę się do ekspedycji. Stówę. Wróć. Dobra. Brzeg rzeki. Będzie, że grupa Vasqueza. Super. Dobra, oleć. Pokaż to. Rozrzucone szczątki. Pochowajmy z szacunkiem. O, uśmiech losu. Miło. Podejdźmy do palcówki. Placówki, wiem, żartuję sobie. 12 ludzi do środka. Uciekli w przerażeniu. Jeszcze raz. Jako podróżnik. Okej. O! Diego opuścił, dostałem tego Wiktora. Kim jesteś, Wiktor? Co ty masz za broń? Skałkówka z kości słoniowej. Jeju, co to za dziwna broń. Strzelby powtarzalne 2. Ua, ja to chcę. Jak ty jesteś dobry? Ach, średnio dobry. Na pewno chcę tu powtarzalkę. Ciebie, ty masz ten muszkiet fajny. Rzuć mi powtarzalkę. Powtarzałka ma dużo nabojów. Wrzuć ćwierć funciaka tutaj. Tutaj ćwierć funciaka zamiast tego. Masz krucicę. Dużo śrutówek. Dobra, pokaż karty. Co nam doszedł? Sęp. I moc nieczysta. Diabeł. I król. Oj, Jezu, ja to lubię. Kto ma najwięcej farta? No to już wiem, kto ma. Parę masz już. Fula nie zrobię. Karet nie zrobię. Streeta. Mogę 2 pary zrobić. To są 2 do punktów życia. 7, 7, 10, 6. To jest fart. Zrób tak, będziesz miał 130 farta. A parę taków rzucimy, nie wiem, tobie. Ja masz 100. Dobra. Przynajmniej mamy kilka par. Trochę więcej do ruchu dla całej mojej ekipy. Wyślij do robotników do pracy tu i tu. Okej. Okay. Tu jest coś. Port. Fort, przepraszam. Dobra. Robotników. Dobra, zajął pozycję. Też. Okej. Okay. W wiosce byłem. Coś jeszcze? Jeszcze mnie naszło. Wyślij zwiadowców. Oj, przepraszam. Na wschód. Dobra, jakieś zrujnowane posiadłości. Polowanie grupą. Jeszcze raz grupą. To nie można. Polowanie. 6. Dobra. Na czym to polega dyskopatia? O Jezu. Dobra, nie, jakoś straszliwie nie wyszło. Posiadłość. 4 do środka. Porządną broni, kilka wartościowych przedmiotów. Pieprzniczka. Okej. Okay. Celność minus 5, nie lubię. Co tutaj doszło jeszcze? Na 2 pary mogę sobie zrobić. Oj, zdecydowanie wolę to. Jeszcze jak to się połączy ze ścianą ognia, to może być kozackie. Trochę jedzenia. Wydobądźmy złoto.
Okej, okay. Czyli tu się nic nie wydobędzie. Pójdźmy jeszcze, kupmy za hajs we wiosce trochę ludzi. Co było na brzegu? A, to jest to woda. Sada. Wyślij. Dobra. Dawaj tu. I to będzie atak. Więc wiecie co? Atak zrobimy już, myślę, że w następnym odcinku. Więc ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. A to był Hardwest. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.